Dzisiaj o biznesie. Wystąpienia różne, takie nagrywane, internetowe, one wszystkie były zawodowe. Tak jakby zupełnie pan nie mówił o sobie, tylko jednak o biznesie w sensie, że o biznesie właściwie, bo one są psychologii biznesu. Nawet jak pan mówi o tym, jak być wydajnym przywódcą, to właściwie nie mówi pan o sobie. Tak, no ja mam w tej chwili, powiem o sobie, skończyłem właśnie 64 lata. No i pora już zajmować się światem, a nie sobą. Ale pan powiedział, a właściwie coś pan o sobie powiedział wśród tych skąpych wynurzeń o sobie, za to nieskąpych i wielu nagrań, było takie zdanie właśnie, skończyłem 64 lata i jest mi dobrze tak, jak jest. Tak, no tak, tak. A to jest duże osiągnięcie. To już jest osobiste, tak. I duże osiągnięcie. Teraz największą troską jest, żeby utrzymać tę jakość, prawda? Jestem świadom przemijania. No. Z drugiej strony wiem, że życie składa się w gruncie rzeczy z momentów, no i że ciągłość jest względna. No ale to, jeżeli chodzi o osobisty charakter wypowiedzi, to rzeczywiście wtedy jeszcze nie było internetu. Natomiast są zapisy, można by je pewnie znaleźć. Nawet wiszą, czasem niektórzy ludzie pokazują, znajdują nawet na YouTubie jakieś śmieszne, dzisiaj śmieszne, a kiedyś takie z pewnym zaangażowaniem i przeżywane kawałki z, na przykład z programu Noc i Stres, który współprowadziłem z Anią Pawłowską. Ja dotarłam do z 93 roku Kawa czy Herbata, gdzie pan z Dorotą, na przykład, z Kalińską, tak, i Jogę Głubiczem, ja oni pokazują, przekomarzając i rywalizując ze sobą, jak robiła stany jogi. On jest profesjonalistą, ona amatorką, ale ona próbuje mu wykazać, że jest lepszą amatorką, że jest lepszą, tak, a ja tam siedzę między nimi i próbuję to jakoś ogarnąć. Strasznie zabawnie. Telewizyjnie jest bardzo zabawne. Strasznie zabawnie wyglądam też zresztą. Znaczy wtedy moja fryzura z tamtego czasu, te okularki, to wskakują, to wtedy był standard. Dzisiaj jak na to patrzę, no to taki obciach ekstremalny, po prostu patrzę z rozczuleniem, ale patrzę z wielkim rozczuleniem. Natomiast właśnie w tym czasie i też trochę wcześniej, w latach 80. Ja traktowałem jako swoją misję spopularyzowanie tej części psychologii, która jest związana z pracą nad sobą. Przygotowywałem, chociaż nie myślałem jeszcze o tym w tych kategoriach, ale przygotowałem grunt też do literatury psychologicznej, którą potem zacząłem wydawać. No, wydałem ponad 200 książek, w większości poradników samopoznania, samorefleksji. I ja się trochę pewnie przez przypadek zorientowałem, i to się potem utrwaliło, że najlepszym sposobem zdobycia słuchaczy, widzów, czytających, bo to też była pierwsza moja współpraca z twoim stylem, to wtedy bardzo dużą przestrzeń dostałem tam w redakcji twojego stylu. Tak, to wtedy to były pierwsze takie, teraz już te porady, poradnictwo i te porady psychologiczne są już czymś, czego jesteśmy przyzwyczajeni. To co wtedy robiłem, to ja przede wszystkim dzieliłem się swoimi doświadczeniami. Jak była wakacyjna przygoda, to opowiadałem o swoich szaleństwach. Przestrzegałem, żeby w czasie wakacyjnego szaleństwa, jeśli w uniesieniu powie się kocham, dodawać teraz, ponieważ potem we wrześniu trzeba będzie to odszczekać. Trzeba by to odszczekiwać, a to by było nie fair. No, jakie to paskudne powiedzieć komuś kocham cię teraz. No nie, to jest prawda. No, tylko że można składać obietnice w tym uniesieniu, albo jej nie składać. No, więc jeżeli wtedy dzieliłem się takimi doświadczeniami, to sięgałem po taki, no i ta babka, która tak mówiła, prawda, szaleństwa, na Mazowiecką przychodziła do domu, artysty też nie żyje, bo właśnie na przykład nie przychodzi, no i o tych romansach paralizowano, ona zawsze była, oczywiście jechałem po bandzie, zdawałem sobie sprawę, że nawet nie tam, że byłam, chociaż faktem jest, że ze wszystkimi kobietami, z którymi byłem w życiu, niezależnie czy mówiłem kocham cię teraz, czy na zawsze, zawsze pozostał pierwiastek. Zawsze była, ludzie się przyzwyczajają, wiecie państwo. Natomiast tam, gdzie zdarzyła się umiera i koniec. To nie ma żadnego kontaktu. Tylko jakoś tak do tych mszy
wyznawcy papieża, to Warszawa, cała jak tak jeżdżą z Warszawy do Warszawy, tylko jakoś tak do tych niszy nie mogą się przyzwyczaić. Ale to jest za mocne, żeby zamieniać w przyjaźń, czy tak jakby, żeby banalizować? Pani, teraz rozmowa taka byłaby zbanalizowaniem. W moim doświadczeniu jest taki rodzaj miłości i namiętności, w której jest wszystko lub nic. Ja to przeżyłem i nie umawialiśmy się na to, ale czasem nawet zdarza, przecież to minęło 35 lat od tego czasu, kiedy się rozstaliśmy. Czasem nawet mam pokusę, bo identyfikuję, że siostra tej mojej partnerki, która chyba wyjechała za granicę, wiem, gdzie mieszka, też za granicą. Spotkałem ją jakieś 10 lat temu, powiedziała, że mi o niej opowie. Ja nie chciałem wiedzieć, a ona też mnie nie szuka. Więc doświadczyłem tego. To jest unikatowe, ale spotkałem jeszcze chyba kilka takich miłości, które wolę, żeby zostały tym, czym były, niż były transformowane w kolejne etapy, przyjaźnie, wspomnienia. A z drugiej strony bardzo wiele relacji, związków zamienia się w przyjaźń, więc trudno uogólniać. Ja też opowiadałem o doświadczeniach z dzieciństwa. No jak wydałem książkę Toksyczni rodzice, to opowiadałem o wszystkich urazach, które miałem w dzieciństwie i jakie identyfikowałem w ramach własnego treningu, bo terapeuta przynajmniej w tamtych czasach musiał odbywać, jeżeli chciał być uczciwy i rzetelny, własny trening terapeutyczny. W Polsce jeszcze nie było z kim tego robić, bo myśmy byli może nie pionierami, ale drugą dekadą pionierów, więc odbywałem blisko 3-letnie szkolenie za granicą, które było połączone z doświadczeniami własnymi, jak psychoterapeutycznymi. Więc też dzieliłem się tymi doświadczeniami, kiedy odkrywałem na przykład, jak w atmosferze, w gruncie rzeczy, które można było z zewnątrz nazwać pełnej miłości, właściwie każdy dzień i noc i tydzień był zamachem na moją autonomię. Jako dziecko, prawda? Tak. Nie dawać się już. Były tam kobiety, teraz i wszyscy ojciec, mają prawa, którego wysokie prawa, świetny, nawet niepełnosprawni. Pod każdym względem jeszcze większe prawa, jak tymi kobietami, tak, które chciałem nam zawładnąć. Bogu dziękować, że mnie jeszcze człowiek opuszczał, świecki, że jeszcze może być lepszy od katolickich. No bo tam, wiecie Państwo, na tych stołówkach, oni się tam biją tłuką. Wiadomo, że oni się tam wcale nie można. W sposobie życia. I tak jak ten mówi, ten Krzysio taki. Ponieważ uważał PRL za czwarty rozbiór Polski. To wszyscy tutaj kompilują w Warszawie, że nie można pracy znaleźć. Ja tam w kościele u ciebie to nie kompiluję. W efekcie on powiedział, domu, że do tych białych ksiąg dzisiaj pojedzie. Zlecenia, które uważam za uczciwe, we wtorek tam różalnie co odklepi. Ja mówię, to też do ciebie niepodobne. Chyba dobrze sobie to pracujesz. No, coś do ciebie to niepodobne. I potem przez jakiś czas mieszkała. On żonę pobił kilka razy, ona mu darowała. Potem już ta żona miała dosyć, tak, no i jeździł kobietom. Czekałem, szukałem ojca. Było to dosyć dramatyczne, ale dzięki temu nauczyłem się bardzo skutecznie. On bardzo uczynny, ten Krzysia, bo nawet tu mnie strzegł. W domu, gdzie moja autonomia była. Mnie strzegł kilka razy kobietą, mnie strzegł. Miałem swoje życie podstawowe. Jak ona szła do pracy, już na przykład on chodził często na stołówki takie do Caritasu. Tu sobie podjadł, tam sobie podjadł. Powiedział, że żona przychodzi, potem obiad robi, że ja mówię, no ty masz dobrą żonę. Ale sobie w międzyczasie od 11 do 17 sobie podjadł w Caritasu. No teraz już ta żona go rzuciła, a miał dobrą teściową, opowiada. Taki Krzysio, taki gdzieś tam spod Wrocławia, to nie jest ten Dominik, nie, taki Krzysio. I taki jeszcze się trzyma kupy, taki ładny chłop. No. I co z tego? Mówię o tym dlatego, że jakieś stare SMS-y pokazywał, że ta dziewczyna go tam zaprasza, odwiezie go, dowiezie. Ja mówię, słuchaj, to co odkryłem, no to, to ona się tobą zainteresuje. To z ludzi, którzy chcą się stawać, nie patrz, czy ona ci tam da pieniądze, tylko może ona cię weźmie. A że on jakieś mieszkanie załatwi, tak skryje. Na Akademię Przywództwa. No dobrze, że sobie załatwi. Zarządzać uczył się tylko jak być kimś dla ludzi. No, powiedział pan, że to jest to, co po sobie zostawić. Teraz ludzie nie muszą być, proszę Państwa, bezdomni.
że jak przyjeżdżają... Ale są bezdomni z własnego wyboru. Oni teraz, ta Rumunka, ten Ireczek, no to... On mówi, że do kościoła nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. No to oni tam od 6 rano siedzą u tych bonifratów, jak są te mrozy. To na pewno siedzą tam u tych bonifratów. A jak lato, to przyjdzie po 11 na obiad, włócząc się, a to tu, a to tam, a to 5 złotych znajdzie, a to z bankomatu wyciągnę, piwo kupi. A to kolega postawi, taki kolega z ulicy, bo to nauczyć, żeby to ja miał te dziecko, dużo, mnie, długo znać się nie trzeba. Najzwyczajniej to są ludzie tak, że zaczepiają na ulicy bezczelnie. Wyczekującym się mamie i babci pod stół, to jak to ustabilizowało taki pana stosunek do kobiet? Czy pan chciał im wynagrodzić to, czego ojciec nie wynagrodził mamie? Pani, czy to rzeczywiście tak jest, że my to potem powtarzamy? Po pierwsze, obcowanie z kobietami nauczyło mnie dużo empatii. No, ja musiałem je wyczuwać, choćby żeby przetrwać. Żeby nimi trochę manipulować, tak? No, można to tak nazwać. Dla mnie manipulacja to jest działanie w nieetycznym celu. Ja działałem po to, żeby przetrwać. No to można i ukraść też. Ale one były nadopiekuńcze, czy... Na szczęście. Biblia mówi o mamonie niesprawiedliwości. Przecież Jahwe pozwolił z Egiptu wziąć Żydkom sporo złota, a oni potem tego Boga Jahwe wyrzucili, no bo skoro Bóg Jahwe powiedział, że tu jest drugie przykazanie i nie będziesz obrazowi rytemu oddawał czci posrebrzanemu, pozłacanemu, a oni to zrobili, ciągle robili według swojego własnego widzimisię. Ona nie i do Boga nie wracali. Przenosiłem skarpetek z kuchni. Nawet już na tę mszę nie chcą wracać. Jeżdżą z Warszawy do Warszawy. Ameryka pociąga, komputeryzacja, dużo wynalazków i szatan rozpościera nową sieć. A że tu można coś wycyganić, a że tu promocja, a że tu pół za darmo, a że tu za złotówkę. No. Bo szukałem mężczyzn, którzy nauczyli mnie właśnie, żeby budować siebie, a potem to swoje imperium, które może służyć ludziom, już nie trzeba sobie opowiadać, ze swoich ograniczeń. Że to niekoniecznie za wszelką cenę trzeba robić tysiące pompek intelektualnych czy fizycznych i w ten sposób budować siłę, że prawdziwą siłę, tak jak potem wschodni trenerzy sztuk walki, bo ja takie nadmiar kobiet i niedostatek mężczyzny w swoim życiu, no to w sytuacji chłopca jest to związane z pewnym zaniedbaniem też fizycznym, więc ja... Nie grał pan w piłkę. Znaczy w piłkę grałem, na rowerze jeździłem, ale żeby na przykład trenować sztuki walki, no to tata mnie nie zaprowadził, prawda, albo żeby pójść na jacht. Ja tego szukałem, mając 20 parę, 30 lat, więc mówię tak świadomie. To jest bardzo ciekawie. Uczyć się jeździć na nartach, gdy jeszcze już świadomym całego tego procesu, aczkolwiek lepiej by było złapać to w dzieciństwie. Tak. Natomiast w tym kontekście chcę powiedzieć, że mogłem się zorientować, że można po prostu nadrabiać również takie zaległości z pewną świadomością ograniczeń. Nie wstydzić się tych ograniczeń, albo inaczej, radzić sobie z tym, że się tego wstydzę i na przykład by się tym dzielić. Nagle się okazuje, że prawdziwy mentor, prawdziwy mistrz nie ma kłopotu z tym, że ja się wstydzę, bo ja dla niego nawet jak osiągnę mistrzostwo, to jestem ciągle ograniczony. A jakie są te ograniczenia na przykład? No, moje ograniczenia, no, na przykład fizyczne, były związane z tym, że wtedy, kiedy chłopiec potrzebuje wykonywać bardzo wiele czynności innych niż jeżdżenie na rowerze i piłka nożna, w których kształtuje się koordynacja percepcyjno-ruchowa. Ja to wiem po tym, na przykład, no, mogę podać tak metaforycznie, że tak się złożyło, że mistrz wschodnich sztuk walki, z którym ja ćwiczyłem tai chi, radio, koncert, mając lat 20 kilka, był już wtedy w Polsce uciekinier, Kuchińczyk był Wietnamczyk, znany człowiek w Polsce, uciekinier, który wtedy ukrywał się, a myśmy mu pomagali przetrwać, a za to dzielił się z nami swoją sztuką, swoją wiedzą. Potem po latach, po 25 latach, spotkał go mój syn, który szukał takich doświadczeń, mając 13-14 lat,
zaczął z nim ćwiczyć, był dosyć niezadowolony, gdy się dowiedział, że odkrył dla siebie kogoś, kto był moim nauczycielem. No tak, bo to dyskredytujące dla nas prawatka. Ale potem, gdy tego Nama, tego naszego wspólnego nauczyciela spotkałem, to mówi: Jacek, dla ciebie trening ze mną był rehabilitacją. Twój syn może być mistrzem, wyślij go do Chin. I Andrzej pojechał do Chin, mając 15-16 lat, i wrócił jako mistrz Europy juniorów w tym wórzu. Takie ograniczenia na pewno. Więc moje ograniczenie były takie, że ja mistrzem Europy w wuszu, mając 17 lat, nie miałem szans zostać. Natomiast mogłem bardzo wiele nauczyć się, czym jest świadome doświadczanie ruchu, odkrywania jego radości, koordynacji, ucząc się tego na 4 lata. A w szkole? Czy szkoła nie wypełniła tej luki po... No nie emocjonalnej, ale tej takiej przewodniczej luki. Szkoła stała się moją przestrzenią do eksplorowania właśnie autonomii i siły. Wbrew temu, czemu nie byłem w stanie się całkowicie pewnie przeciwstawić w domu, ponieważ w szkole podstawowej po 4 latach, kiedy... To były lata 60, tak? To były lata 50, z 51 roku jestem, więc szkoła się zaczęła w 58 roku. Ale na początku lat 60. po 4 latach takiego trochę zakochania w cudownej pani, która nas prowadziła i która była wspaniała, tyle że biła dzieci po łapach. Mnie nigdy, ponieważ poszedłem do niej i powiedziałem, że mnie nikt nigdy nie dotknął. Jeżeli ona mnie uderzy, to ja nie odpowiadam za siebie. I ona to wzięła do serca. Gdzie to się w ogóle działo? W Warszawie? W Radości, pod Warszawą. W Radości, wtedy to było nie to miasto, nie to wieś. I gdy ta cudowna pani odeszła, ja wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego procesu, to odtwarzam, to doprowadziłem do tego, że nowa pani, która przyszła za nią, została wybuczana przez klasę i z płaczem uciekła do pokoju nauczycielskiego. Ja się bardzo dobrze poczułem w nowej roli i byłem uczniem, który w klasie 6 miał 3 sprawozdania. Ja się znęcałem nad nauczycielami. Szydziłem, błaznowałem, potrafiłem założyć, nauczycielka żądała, przyszła na zastępstwo, żądała ode mnie dzienniczka. Powiedziałem, po co, wpiszę ci uwagę, nie wpiszę mi pani uwagi, co ty opowiadasz, daj dzienniczek. A załóżmy się, że pani nie wpisze, daj dzienniczek. W tym momencie wyrzucałem dzienniczek przez okno, do dziś pamiętam, na hałdę koksu. I jak powiedziałem, że niech pani idzie. Jednak represyjna przecież, wtedy taka bardzo ucząca i stawiająca na dyscyplinę. Ja mi tak panu pozwoliłem. Ja ich intrygowałem, ponieważ miałem sposób na to, żeby oni chcieli mnie złapać intelektualnie. Natomiast nie mogli mnie złapać na niczym. Ale wcale nie dlatego, że byłem kujonem. Ja wpadłem na patent, który realizuję do dzisiaj. Ja się uczę nie tego i nie z tego, co jest zadane. Ja patrzyłem na program i uczyłem się do przodu. W domu zubożałej, przedwojennej, tak samo jak i ja. Do historii, do historii powszechnej, do literatury. Ja szedłem na lekcje przygotowany w oparciu o moje źródła. I w związku z tym byłem bardzo aktywny na lekcji, nauczycielom to pomagało i potem z wiedzowych klasowych dostawałem 3-3 plus, ale za aktywność miałem 5 i wychodziłem na 4. Ja intrygowałem trochę tym, że jestem na takim inteligentnym, elokwentnym, no ale takim trochę inteligentnym chuliganem. Wiem, że rozpatrywano nawet, czy by mnie nie przenieść do innej szkoły, ale to by był obciak dla szkoły znowu. Szybciej pozbyć inteligentnego ucznia. W liceum było podobnie. Tak. Do momentu, kiedy spotkałem swojego mentora. On ten i rząd. My to nazywamy teraz, gdy uczymy liderów, jak być mentorem, mentoring moments. Był wspaniały człowiek, wspaniały nauczyciel, on już nie żyje, zmarł przedwcześnie, nazywał się Maciej Jenike, był nauczycielem fizyki, również jako student, niełatwo jest uczyć fizyki, rozwiązania zadań, jako student sam sobie świetnie dorabiał, bo potem przez zupełny przypadek okazuje się, że moja żona, która chodziła do szkoły na Ochocie w Warszawie, a ja gdzieś tam w Falenicy wtedy, bo liceum był w Falenicy, i tam też ten Maciek Jenike dojeżdżał. On był kimś takim dla nas, kimś z wielkiego wolnego świata. Tam taki, tak, trochę takiej, nawet nie powiedziałem drobnomiasteczkowej, bo te podmiejskie miejscowości były wtedy na granicy ubogich rzemieślników i wiosek okolicznych. I gdzieś tam się pojawiali zubożali inteligenci, którzy mieli jakieś swoje mitologie na swój temat, ale niespełnione. I on taki jeździł na nartach świetnie z Saskiej Kępy, na której ja być może dlatego teraz mieszkam na niej od 20 lat, żeby wrócić za mistrzem.
I on przyjechał któregoś dnia, przyjeżdżał na motorze. I on mnie wziął, chcę opowiedzieć tą historię, bo akurat ona wiem, że jest pouczająca. Bo znają ją moi adepci naszych szkół mentorów, Ringu i Akademii Przywództwa. On zwolnił klasę z drugiej lekcji. Miał z nami fizykę, ale te zajęcia techniczne. Zwolnił klasę z drugiej lekcji. On mnie lubił. I ja z nim też żartowałem, ale on umiał się ze mną mierzyć. Ja nie było powodu, żebym z niego szydził na przykład, czy go ośmieszał. W razie, żeśmy się zmagali ze sobą. I on powiedział, Jacek, ja chcę zobaczyć, jak wygląda ta łacha nad Wisłą po Falenicy. Możesz wsiąść ze mną na motor? Założyłem kask, pojechaliśmy, usiedliśmy. I on mówi, Jacek, słuchaj, może będziesz miał do mnie żal, bo ty nie prosisz mnie, ale ja chcę ci coś powiedzieć. To była klasa chyba 9. albo 10. Miałem te 15-16 lat, mówi. Jacek, ja widzę, że ty masz niesłychany potencjał społeczny. Ty potrafisz doprowadzić nauczycieli do szału, albo do tego, że boją się iść do klasy. Ty potrafisz rozbawić całą klasę. Ty potrafisz doprowadzić do tego, że ludzie wiem, że sobie dorabiacie, wynosząc sprzęt ze szkoły. A tutaj ta Hołota, to dobrze ten Janek Witek powiedział. Wiesz co? Że Hołota przychodzi na wernisarze. Ja mówię, nie gadaj. A to... To jest, on mi powiedział, to jest kwestia szacunku dla ludzi, ale to pół biedy, bo może nie obchodzi, ale to jest dla siebie samego. Na koniec dnia to tylko tak historycznie błazen był mędrcem i ty też możesz nim zostać. Mówi, zobacz, ten pieprzony PRL będzie potrzebował ludzi, którzy to rozwalą. Twoje zdolności przywódcze będą potrzebne albo, żeby budować przyczółki na powyzwoleniu, albo, żeby walczyć z PRL-em. Nagle usłyszałem jakby swojego ojca, który mi to mówił, bo ojciec podobnie uważał, tylko że mówił mi to z perspektywy kogoś, kto przychodzi do domu i dzieli się taką mitologią i znikł. Radio kończy. Ja byłem wstrząśnięty i właśnie... Proszę Państwa, zobaczą, że nawet myśmy tutaj puszczały też z Radia Maryja, żeby to nie było tak, że jesteśmy stronnicy. Ale już nie z ludzi. Raczej z siebie, jeżeli z siebie też nie narażając własnej... Prawda, to trzeba dociekać do prawdy. Jak się mówi prawda, to trzeba dochodzić do prawdy, a nie trójca i diaboluki, piekła różne. Tysiąc ludzi też by cię słuchali, ale diabełki, ja wiem, że jestem tak głębokim trochę, że nie chcę spędzać czasu z młodymi ludzi, tylko... Mamy tyle przykładów, gdzie zainspiruję, potem wracać do żony, idioci z siebie robią. A kto panu pokazał książki? Książki były, to jest jedyne, co było w domu. W domu zubożałej inteligencji, w której właśnie babcia brała na kreskę u pani posłucham z butki, sobie dzisiaj żeby, a babcia kiedyś pracowała? Dziadek przed wojną był wykładowcą Politechniki, wynalazcą, wynalazł i opatentował strzał przez śmigło. Może pani sobie wyobrazić, miał strzał przez własne śmigło. W związku z tym też był wicedyrektorem fabryki karabinów, był człowiekiem bardzo niezależnym, poetą, groziła mu bereza, a babcia prowadziła mu taki dom na poziomie. Babcia skończyła liceum, takie zacne bardzo liceum, babcia była półdunką, a dziadek z takiej, powiedziałbym, tradycyjnej polskiej rodziny. Także babcia nigdy nie pracowała, tylko prowadziła dom. Natomiast zaraz po wojnie dziadek popełnił błąd. Dziadek uznał, komuna po prostu pozabiera wszystko kułakom. Mieli trochę podniszczony, ale domek w Aninie. Dziadek zamienił ten domek w Aninie na duże mieszkanie w Radości. Okazuje się, że dom jest zostawiony, a mieszkanie u państwa biorą. Mojej mamie, która marzyła o tym, żeby być lekarzem, powiedział, dzisiaj trzeba ciągle pracować. I że nie pozwolił jej iść na studia, została rejestratorką medyczną. Marząc zawsze, żeby być lekarką, jakoś niespełniona. Ale po tej historii ze strony dziadka w domu było masę książek związanych z jednej strony z mechaniką, ale z drugiej strony ze sztuką, bo się nią interesował. A po ojcu, który był architektem, a jego z kolei ojciec podobno był dużą indywidualnością i tam było wielu braci, interesował się mesjanizmem, okultyzmem. Także ja miałem co czytać. Były przedwojenne pisma młodzieżowe. Do dziś pamiętam moje pisemko, małe pisemko.
Ja jako ten właśnie mający tylko rower i piłkę, ale nie mający jachtu, treningu, obozu, nie chodzący nawet do przedszkola. Wszystko ja po prostu, pan wiedział na ten temat? Ja przeczytałem wszystko, co było w domu. Ale jak to się stało, że pan w ogóle zabrał się za to czytanie? Z samotności. Ja byłem jedynakiem jeszcze tego wszystkiego. Jedyna moja ucieczka to była, znaczy podobno nauczyłem się czytać gdzieś w jakimś, jakaś legenda rodzinna głosi, że tam między drugim a trzecim rokiem życia już tam strylabizowałem. Ja odkąd pamiętam, to czytałem. Nie było tak, że mama na dobranoc czytała? Nie, ja sobie sam czytałem. A nawet w ramach swojej psychoterapii potem przerabiałem to, że moja mama była zwykle taka trochę zlewicowana i roztrzęsiona i mama lubiła, jak ja je czytałem. Ja to potem przeżywałem jako nadużycie. Dziecko można nadużyć seksualnie, ale można nadużyć podmiotowo i emocjonalnie. Moja mama... To pan ją trzymał za rękę, tak? Tak, tylko głosem. Mój radiowy głos, który czasem ktoś rozpoznaje gdzieś tam... Naprawdę, że gdzieś ktoś w Polsce rozpoznaje mnie, to mój głos. Mój radiowy głos, ja to przepłakałem na psychoterapii, więc mogę o tym dzisiaj spokojnie mówić. Był głosem, który miał koić moją mamę, roztrzęsioną, która miała koić mnie. Zamiast słuchać, jak mama śpiewała mi piosenki, ale ja jej czytałem różne ciekawe rzeczy, które znajdowałem. I teraz znowu z tego ograniczenia, z tego dramatu, z tego urazu, z tego nadużycia, z tego wykorzystania zbudowałem swoją moc, którym jest mój, no podobno radiowy, odkrył to pan Kaczkowski na początku, w połowie lat 70., kiedy zadzwoniłem do niego, to zapraszamy do Trójki, bo pytał o metody na palenie ludzi. Ja powiedziałem, że ja właśnie się interesuję, bo wtedy się ciałem właśnie interesowałem, nadrabiałem, właśnie, że się interesuję oddechem, jego związkiem z emocjami, że jak się zrobi kilka głębokich oddechów, to pęcherzyki płucne są stymulowane i nie trzeba się stymulować dymem. Jak się potem zapali, to ten papieros nie smakuje i można rozregulować nawyk. Pan Kaczkowski powiedział, że to jest bardzo ciekawe, rozdzwoniły się telefony, bo to był program Zapraszamy do Trójki, program na żywo w trzecim w PRL-u był taki w latach 70. Ale on do mnie zadzwonił po audycji i powiedział, pan nie tylko powiedział ciekawe rzeczy, ale w pana sposobie przekazu, bo wtedy nie było słowa narracji, jest coś takiego, że ja bym chciał, żeby pan przyjechał do studia następnym razem. Ja do niego przyjechałem i zrobiliśmy całą audycję o oddychaniu. Świetnie. Usłyszał to Maciek Zębaty i powiedział, no pan musi zostać w radio. I w ten sposób no, odkryto ten mój dar. Dar syntezy miałem dzięki temu, że czytałem te książki przedwojenne i umiałem z nich znaleźć coś aktualnego po wojnie w PRL-u. Natomiast ten dar głosu, który ton głosu, tak, empatyczno-hipnotycznego, który zawdzięczam temu, że koiłem moją mamę, co było, jeszcze raz chcę powiedzieć, nadużycia wobec mnie. Ale to nadużycie przepracowałem potem w ramach swojej psychoterapii. A ona to przepracowała? A po co? Nauczyłem się w ramach też mojego treningu, że wbrew książce Toksyczni Rodzice, którą wydałem, że rodzicom trzeba wszystko wykrzyczeć. Dorosły człowiek traktuje ze współczuciem i wspaniałomyślnością, to mi pomogli nauczyciel buddyści, również swoich oprawców. Ona nie musiała tego przepracować. Ja musiałem tylko ustalić taką odległość między nami, aby to nie musiało rzutować ta trauma z przeszłości negatywnie na nasze relacje. A czy ona nie miała traumy potem, kiedy pan to głośno powiedział, że była oprawcą na przykład? To głośno powiedział dopiero dzisiaj. Mama ma 90 parę lat, natomiast nie myślę, żeby teraz słuchała waszego radia. Oj, szkoda, bo mogłaby, ale rozumiem oczywiście, o czym my rozmawiamy. Z mamą o tym rozmawiałem w domu i, że tak powiem, mamy to, że to w pewnym sensie wzajemnie wybaczone. Jak to się stało, że po mistrzu, który uczył fizyki, ojcu architekcie, dziadku przedmioty ścisłe, pan wybrał psychologię? Gdy byłem w podstawówce, wśród książek, które miałem, było sporo książek historycznych i archeologicznych. Ja najpierw chciałem być szambiarzem, bo mieliśmy w radości szambo i pan, który przyjeżdżał, dysponował mocą, ponieważ wyciągnął to szambo do tej szambiarki, potem musiał odpalić gazy. Ja na to czekałem, to była eksplozja. Ja po prostu czekałem na tę eksplozję. Dla mnie szambiarz to był człowiekiem mocy, prawda, który w pewnym momencie dokonuje tej eksplozji. Więc tak jak chciałem być szambiarzem, a potem archeologiem.
I pamiętam, że w klasie, że byłem tym inteligentnym chuliganem, to miałem tę trójkę z zachowania, a potem, a z drugiej strony pisałem najciekawszy esej na temat tego, dlaczego archeologia może być potrzebna. Z czasem w ramach własnej psychoterapii odkryłem, że ja podświadomie szukałem gdzieś w podziemiach i szukałem odreagowania energii. No? Że, z czasem w liceum zorientowałem się, że to nie jest dla mnie, że jestem bardziej zorientowany na przyszłość. Bardzo interesowała mnie zawsze sztuka poprzez ojca. Do kina chodziłem ile mogłem też z ojcem. Potem było tak, że mieszkały, rodzice się ostatecznie rozstali, chociaż nie rozwiedli. I z tymi kobietami nadopiekuńczymi byłem w tygodniu. Wyrywałem się głównie do kolegów na próby, wracałem totalnie zalany, babcia mi wiatr stawiała, żygałem alpagami, prawda? Miała za swoje. Natomiast trzeźwiałem do weekendu, jechałem do taty i z tatą jechałem na wystawy, do muzeów, robił mi takie małe akademie wszelkich sztuk. No? Zresztą dla mnie wzruszające, bo ten syn, który był mistrzem w wuszu Europy, potem powiedział, że jego wuszu stała się grafika, dostał się po bardzo żmudnym treningu rysunkowym w pierwszym podejściu na SP. Teraz jest absolwentem akademii, jest grafikiem, realizuje minimalistyczną grafikę tak, i design na poziomie, no moim zdaniem, światowym. Razem pracujemy, ale on się uczył i ćwiczył ze szkiceowników mojego taty, który on gdzieś tam odnalazł. To jest bardzo wzruszające, oni się nigdy nie widzieli. Jakiś został mit taty, ale realnością był jego szkicowniki. Ale w każdym razie, ponieważ sztuka wtedy tak za mną chodziła, a z drugiej strony, no, czułem się jednak mimo wszystko wtedy jeszcze mocno niedowartościowany przez te wszystkie doświadczenia, chociażby jako chłopak, który zawsze grałem na obronie, a nie w ataku. Prawda? Więc pewnie kiedy się zorientowałem, że to bycie szyderstwo, błaznowanie, organizowanie klasy przeciwko toksycznym czy pogubionym, dzisiaj bym powiedział nauczycielom, nie tych, których idealizowałem, bo niektórych idealizowałem. Miałem przedwojenne nauczycielki, jakie wspaniałe od Polskiego, na przykład pani Au, Piotrowska. I ja postanowiłem zostać reżyserem. Z jednej strony, bo chciałem obcować, chciałem właśnie reżyserować rzeczy na dobre, a nie na złe, po tej rozmowie z Maćkiem i Nikę, a po drugie wyobrażałem sobie, że reżyser ma wszystkie apanaże i wszystkie kobiety, no? Że jest kimś. No ja sobie marzyłem, fantazjowałem, że będę jakimś takim Fellinim. I po psychologii najłatwiej się było dostać, znaczy nie może było iść na reżyserię po liceum wtedy, więc poszedłem na psychologię, bo jedyne co miałem szansę zdać, oprócz polskiego, z którego byłem dobry, to była biologia, którą się interesowałem. Nie miałem szansy zdać żadnego innego przedmiotu, bo byłem elokwentny w tych przedmiotach, ale nie miałem wiedzy. Bazy faktów. Nie miałem bazy faktów. W związku z tym poszedłem na psychologię. Pierwszy rok psychologii przesiedliśmy w kawiarni Bristol z moją pierwszą żoną, która była moim zdaniem najpiękniejszą i najmądrzejszą dziewczyną na roku i to było moje osiągnięcie, że to ona zwróciła na mnie uwagę. Zawarliśmy taki sojusz, że zamiast walczyć ze sobą, będziemy współtworzyć różne rzeczy i robiliśmy z żoną wspaniałe rzeczy na psychologii. To był wczesny Gierek, pierwsze lata 70. Książka Gra o jutra Bratkowski. Była nadzieja, że się zbuduje coś konstruktywnego w tym syfie, który tu w Polsce był. I myśmy na przykład wprowadzili wspólnie pierwsze indywidualne programy studiów na uczelniach polskich. Poprzez budziliśmy samorządność studencką przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Komuna się zorientowała gdzieś po 3 latach, że to za bardzo się ta samorządność wymyka. Jest samorządnością. Tak, ale w każdym razie wtedy zorientowałem się, że nie muszę iść na reżyserię, żeby robić bardzo ciekawe rzeczy, bo myśmy robili bardzo ciekawe projekty społeczne z żoną i związane jeszcze nie z nauką. Zaczęła mnie pasjonować psychologia jako nauka, badania też naukowe. Okazało się, że znowu, że faktów nie pamiętam, ale do tak zwanej metodologii nauk, do dużej syntezy i logiki, no to wybitny taki profesor Nowak, ojciec mojego przyjaciela, dziś profesora na Florida University w Warszawie, no uznawał właśnie, że moja żona i ja, że my mamy te głowy, które tak trochę wyrastają ponad standard. Myślałem o karierze naukowej, tylko potem komuna chciała zrobić coś takiego, że się samorządność Zrzeszenia Studentów Polskich nie podobała.
I chciałem wyreżyserować coś takiego, że jest oddolny ruch. Ciekawe, po co komu nie to było potrzebne, zamiast powiedzieć, tak ma być, już nie, ale oni tak się... No właśnie, żeby to wyglądało naturalnie, że ma być zjednoczenie organizacji studenckich i młodzieżowych czasem w ogóle. I mnie się udało, wtedy interesowało mnie Gandhi, metody non-violence, metody do walki z przemocą, przemocy tylko dostępnych i legalnych środków. I udało mi się doprowadzić do tego, że z grupą ludzi, którzy do dzisiaj robią wielkie rzeczy z Polską i dla Polski, wystąpiłem na kongresie zjednoczeniowym jako formalny delegat Zrzeszenia Studentów Polskich Komisji Nauki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pokazałem ankiety, które zrobiliśmy, że nasi studenci nie chcą tego zjednoczenia. Pokazałem, jak ono jest farsą. To nasze, ja to pisałem razem z Konradem Bilińskim, który potem współtworzył KOR, to było dobre grono, byłem w dobrym towarzystwie. Ja jako ten mówca byłem tutaj twarzą tego, ale to się ukazało w 2 tygodnie później w Kulturze Paryskiej, ale zacny i partyjny profesor, tak bywało, Rejkowski, wezwał mnie do siebie i mówię: panie Jasku, na jakim etapie jest pana praca magisterska? Ja mówię: pan, panie profesorze, no zrobiłem badania, zaczynam pisać pracę teoretyczną. Panie Jasku, pan musi napisać jakąś inną pracę i obronić się w ciągu tygodnia. Myśmy z żoną wprowadziliśmy... Że inaczej nie obroniłby je pan w ogóle. Nie, szykowało się tak jakieś rozprawienie ze mną po tym moim wystąpieniu. Nazwano też neomarcem. Pamiętam do dzisiaj, że moim głównym opozycjonistą wtedy był działacz ZMS-u, młody asystent pan Cimoszewicz w czerwonym krawacie, i mówił, że to, co ja reprezentuję, to jest socjaldemokracja. To był najgorszy epitet. To jest epitet, tak. To był epitet. No i wtedy się okazało, że myśmy razem z żoną robili przez rok zajęcia, taki trening adaptacyjny dla studentów pierwszego roku, bo zorientowaliśmy się, że jest między liceum a studiami, które wtedy w Polsce były na poziomie. W bardzo wielu miejscach, już zaraz dopowiem, że myśmy przeprowadzili trening adaptacyjny, który przyniósł bardzo ciekawe rezultaty, robiliśmy ankiety i udało mi się, pracując dzień i noc, opisać ten trening, zrobić z tego case study i obronić to. I zaraz potem Rada Wydziału zadbała o to, żebym dostał dyplom i zdążyłem. Po czym, nie wiedząc dlaczego właściwie tak profesor chciał, żebym to szybko obronił, bo to był, ten kongres zdjęcia był w marcu, ja obroniłem w końcu kwietnia, no to w czerwcu poszedłem na konkursowy egzamin na studia doktoranckie, bo chciałem kontynuować karierę. Dostałem 5, co u profesora Rejkowskiego nie było łatwe. No ale się okazało, że z tak zwanych względów społecznych nie mogę być przyjęty na studia doktoranckie. Wtedy sprawdziłem, czy mogę dostać etat na uniwersytecie. Okazało się, że tak ze względów społecznych nie mogę dostać etatu. I potem się okazało, że jest zapis, że nie wolno mi, naprawdę dostrzeżono mój potencjał, że nie wolno mi pracować nigdzie z młodzieżą. Czyli, że nie mogę pracować naukowo na żadnej uczelni, ale w Polskiej Akademii Nauk też nie. Mimo, że tam nie ma pracy z młodzieżą. Więc postanowiłem wyjechać, ale okazało się, że nie mam paszportu. Dlatego, że mój ojciec, który nie wytrzymał, był wtedy w Maroko, tam zaczął projektować meczety i zaczął się realizować jako architekt. Więc powiedziano mi, że ojciec jest na liście uciekinierów, ale jak dociekałem, było to z tym związane. W związku z tym poddałem się, już nie było mowy ani o reżyserii, ani o psychologii naukowej, więc postanowiłem, zgodnie z tym, co mi przekazał mój mentor Maciek Jenika i co mi przekazywał ojciec, budować przyczółki na przyszłość. I razem najpierw było żoną, potem się rozstaliśmy, ale współpracowaliśmy dalej z Wojtkiem Eichelbergerem, znanym do dzisiaj psychoterapeutą i takim, powiedziałbym, nauczycielem duchowym Polaków. Doprowadziliśmy do tego, że powstał Laboratorium Psychoedukacji, pierwszy ośrodek psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów, który trwa do dzisiaj. Ja zacząłem sprowadzać mistrzów zen, bo chciałem praktykować zen, wspólnie z Małgosią Braunek i z kilkoma przyjaciółmi do Polski, skoro nie mogłem wyjechać. Aranżowaliśmy gdzieś w okresach Jeleniej Góry taki ala klasztor. No bardzo ładnie mówi, bo aranżowaliśmy, nie mówię aranżowaliśmy,
zaaranżowaliśmy. Bardzo ładnie, pochwalam. Co to znaczy, że ktoś po polsku mówi? Pewnie bym gdzieś wyjechał. Zostałbym z niezaleczonym narcyzmem, znaczy z przegadanym intelektualistą, jednym z wielu, z całym szacunkiem dla moich kolegów. Intelektualistów. A ja zostałem kimś. Dzięki tym wszystkim ograniczeniom dokonałem emigracji wewnętrznej. Tak? Ale czy ta rodzina, która ulegała takim, no mama, która uległa takiemu pragmatyzmowi dziadka, tak jak pan to, ja to tak zrozumiałam, tak. Nie protestowała przeciw na przykład... Nie, mama była uległa. Mama była uległa i wobec taty. Dziadek zginął w dziwnych okolicznościach w 1955 roku. Także, no, ale nie chcę tego jakoś mitologizować. No, w każdym razie groziła mu Bereza przed wojną, zginął w dziwnych okolicznościach po wojnie. Ale została babcia, która, babcia półdunka, była taką wysoką, kostyczną, chudą blondynką, która takimi kościstymi rękoma mnie sprawdzała, czy nie jestem zgrzany, jak ja tego nienawidziłem, a moją mamę trzymała po prostu w ryzach. Moja mama potem, kiedy mój ojciec zachorował na raka niestety w Maroko i wrócił do Polski tylko po to, żeby mógł towarzyszyć w umieraniu. I moja mama potem, też nie bez mojej pomocy, spotkała wspaniałego mężczyznę, z którym się związała, tam wiele się ciekawych rzeczy działo w jej życiu, ale babcia już nie żyła, a mama musiała chodzić też na różne warsztaty psychoterapeutyczne, bo babcia w snach i groziła tym kostycznym palcem, tak. Z drugiej strony, ja jestem z tych duńskich genów, taki trochę dumny ojciec mojej babci, był malarzem, kończył akademię w Wiedniu, gdzieś tam portret Brudzińskiego, który on namalował, wisi do dzisiaj w sali Brudzińskiego na uniwersytecie, więc powiedziałbym tak, że geny dobre, ale środowisko złe. Środowisko, jak sam pan określił, jednak w jakimś sensie panem pokierowało, nawet w tym negatywnym. Znaczy powiedziałbym, środowisko, znaczy myślę, że geny jednak pomogły, że miałem dość siły i przekaz od ojca, bo ojciec mi zawsze mówi, że jestem kimś wyjątkowym, z czego się musiałem potem leczyć, bo narcyzm polega na tym, że człowiek ma poczucie, że jest kimś wyjątkowym, ale ja to tak wyleczyłem do połowy. A z połowy pan korzystał. A z połowy korzystałem, prawda? I mogę powiedzieć, że dzięki temu no, dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością mówić swoim studentom, którzy są prezesami, przedsiębiorcami, znajdź sobie karła, zanim znajdzie sobie olbrzyma. Że ja swoje imperium, które mam lokalne, bo też nauczyłem się, żeby budować, mieć realistyczne ambicje, które też się mogą bardzo potem, taka inwestycja w coś małego może się zwracać. My znamy, że czasem mikrokorekta przynosi makroefekty. Że pewna konsekwencja potem w tym się opłaca. Teraz zwierzę się teraz Państwu. Miałem wspaniałe przeżycie, które jest jakąś taką komentarzem do tego, o czym mówimy. Bo w latach 80. na tą swoją psychoterapię jeździłem do Berlina, gdzie brytyjski terapeuta prowadził warsztaty razem, było nas troje Polaków i zresztą niemieccy koledzy. W międzyczasie jeździłem też do Szwecji i Norwegii, gdzie pracowałem fizycznie, ale też w takim trójkącie, bo to już było, już paszport był odzyskany, bo mnie potem przywrócono na studia doktoranckie w latach 80. i paszport odzyskałem. Więc też handlowałem, jeździłem w tym trójkącie Berlin, Uppsala, Sztokholm, Warszawa, też handlowałem aparatami radzieckimi, aparatami fotograficznymi. Smiena? No, Smiena. Rosjanie robili podróbki Hasselblada, Zenit 80. No, taki jeden aparat to był kilkaset marek. Polskie plecaki na eksport, bo 100 marek sprzedawałem, to dzisiaj pamiętam. Jak pan na to wpadł? Które plecaki? Małe, skórzane, mięciutkie plecaczki Polacy robili odrzuty z eksportu, a do Polski przywoziłem, żeby nie mieć pustych przebiegów. Miałem zaprzyjaźnioną panią na Polnej i zaopatrywałem jej budkę, czyli kupowałem w Aldi i tam w tych sklepach tanich w Berlinie i przywoziłem.
Ale w każdym razie tymi śladami, bo wtedy tam było sporo polskich rodzin emigracyjnych, które miały dylematy. W Szwecji były dylematy, była emigracja po 68 roku i tam się pozaprzyjaźniałem z nimi. W klubie polskim w Sztokholmie miałem spotkania takie trochę terapeutyczne, również w Berlinie. I oni sobie o mnie teraz przypomnieli i zaprosili mnie. Jest wspaniała inicjatywa na Uniwersytecie Humboldta, jest takie Stowarzyszenie Polaków i był taki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak my robimy, oni tam nazywają każdego wieku. Miałem tam wykład i po tym wykładzie, to było 2 tygodnie temu, po tym wykładzie powiedzieli mi przyjaciele, zresztą było miło, przyszli ludzie sprzed 25 lat, ktoś mi powiedział, że tam prawie życie się go zmieniło, czy tam bardzo, bardzo wzruszające. Gdzie Jacek, zrobimy coś dla ciebie, poznamy cię z ludźmi, którzy cię na pewno zachwycą. Ja unikam kontaktu z ludźmi, jak nie muszę, jak mówię, bo jestem głębokim introwertykiem i po tych swoich wystąpieniach inicjujących i inspirujących zawsze się chowam, ale czułem, że coś w tym jest i zawieziono mnie na Adenauerstrasse, gdzie jest klub polskich nieudaczników w Berlinie. O, jakie piękne. Od 17 lat grono ludzi, w dużym formacie rok temu był reportaż o nich. Ja to pominąłem, nie wiedziałem o ich istnieniu. Oni wpadli na to samo, co ja, że z ograniczeń i słabości można zbudować siłę. Zamiast szpanować, zamiast robić te pompki intelektualne, zamiast rozmawiać o gadżetach, zamiast udawać jeden przed drugim, to mówić sobie, nie mam co jeść, nie mam pracy, nie wiem co zrobić, czuję się nikim, wstydzę się, nie znam języka, zostałem wykorzystany. Oni się 17 lat temu zaczęli spotykać w jednym miejscu, zorientowali się, że tego rodzaju, tak jak gdyby autoterapia, tego rodzaju kontakt wzajemny wyzwala jakoś i wiąże. Okazało się, że nie wszyscy byli takimi nieudacznikami, bo już wtedy, tak, ponieważ no, wynajęli lokal, w którym powstał klub, który jest do dzisiaj. I rzeczywiście tam jest zasada nie bić piany, ale zwykle założyciel tego klubu mówi, że tylko bije pianę, no bo jako nieudacznik, prawda? Oni mają to takie paradoksalne podejście do życia. Trzeba było się trochę zanurzyć jednak w Berlinie Zachodnim i w tamtej kulturze, takiej, która daje trochę więcej możliwości człowiekowi, takiego trochę mniej takiego napięcia, takiego naszpanowania. Oni to dobrze złapali. Oni w międzyczasie stworzyli swoje radio. Jak się zajrzy na YouTubie, klub polskich nieudaczników, okazuje się, że ci nieudacznicy świetnie brzmią po niemiecku, stali się popularni w Niemczech. Oni mają swój kabaret, mają swoje radio. Jeden z tych nieudaczników pisze wspaniałe książki o typografii, które bardzo zainteresowały mojego syna, który się teraz interesuje tym minimalistycznym designem. Cieszę się, że zdążyłem, bo kończę książkę pod tytułem Siła spokoju, którego nie ma. Razem z Jarkiem Szulskim, takim szalonym nauczycielem, który, z którym się dzisiaj przyjaźni, jest współwydawcą i swoich książek, co zdarza się tutaj, bywał często u Państwa. Ktoś też robi szalone rzeczy. On pisze książki o nauczycielu, który jest totalnie pogubiony, ale się odnajduje na posterunkę, jakby to powiedział Tischner, gdy się spotyka z młodzieżą i robi wspaniałe rzeczy, a potem znów wraca do swojego pogubienia. I się okazuje, że wcale nie trzeba w sposób jakiś fundamentalistyczny doprowadzać siebie do perfekcji, bo choćby dlatego, że wtedy przestaje się być sobą. I on jest kimś dla uczniów, dlatego że jest sobą, że go znają też w jego ograniczeniach. Więc nagle ten temat tych paradoksów, tej przemiany, stawania się kimś dzięki autentyczności, dzięki przyjęciu swoich ograniczeń. Ja się bardzo cieszę, że ja znalazłem swoją drogę, że trochę macie Kienikę, trochę mistrzowie Zen, trochę te poszukiwania, trochę zbieg okoliczności, trochę ograniczenia z dzieciństwa, a ci nieudacznicy z Berlina doszli do tego samego. Ja potem próbowałem się jednak dowiedzieć, bo jest we mnie ten element ciągle, no, ja znajduję w sobie również tego snoba, prawda, i kabotyna, kim oni są dzisiaj. No i w końcu się dowiedziałem, jeden z nich jest wybitnym lekarzem. Jego córka jest wybitną lekarką, druga pani, którą tam spotkałem, chyba jego partnerka, kolekcjonerka sztuki. Inny z tych panów ma kolekcję sztuki pod Berlinem, z którym już mogłaby rozmawiać Grażyna Kulczyk. Ci nieudacznicy są kimś, ale nadal prowadzą klub polskich nieudaczników. Świadomie ich popularyzuje, bo nam w Polsce bardzo tego potrzeba. Gdyby panie Kopacz i Szydło poszły i wyrapowały swoje programy, tak na luzie, a potem powiedziały, czego się boją, to mielibyśmy inną Polskę. No, może byłoby to bardzo nienaturalne w ich wydaniu rapowania, ale wiem, o czym pan mówi. A czy panu się udało nie sprawdzać, czy dzieci się przegrzały? Ma pan 3 synów.
synowie akustyczną ręką. Bardzo wiele zawdzięczam żonie, która ma z kolei korzenie szwajcarskie i też takie elementy surowe mogły mieć miejsce, dlatego też, że miała straszne życie. Kiedy jej mama miała potworny wypadek w Szwajcarii, tata umarł na nowotwór i była w klasztorze, mając 10-12 lat, ale w tym klasztorze dokładnie tak się rozrabiała jak ja w szkole, także mamy wspólne doświadczenia. I dla żony szacunek i wspólnota i miłość w rodzinie, estetyka i sport są najważniejszymi rzeczy. Ona sama tego nie konsumuje, ale ona akurat miała to szczęście, że mama przed wypadkiem, ojciec, tata póki żył, ona jednak wychowywała się w środowisku WKN-u, ona jak przypnie narty, to po prostu dech zapiera. No i wszyscy trzej synowie wspaniale jeżdżą na nartach. Najstarszy 36-letni ma w tej chwili dwóch synów i po prostu głównie ich świat, ich życie dobrał się z żoną z Falenicy. Spotkał dziewczynę z Falenicy. Spotkał w Zakopanem. Zupełnie z tych okoliczności. Oni głównie dbają o rozwój fizyczny swoich chłopców. Oni wiedzą, dla chłopca to jest strasznie potrzebne, ale być może żaden z nich nie zostanie kimś tak wielkim jak ja. No właśnie chciałam powiedzieć, nie, że jednak jest jakaś kompensacja. Ja tego nie życzę. Jednak tyle, ile się w życiu wycierpiałem, jakiegoś wstydu, upokorzenia, to nie życzę swoim wnukom. Mogą mniej osiągnąć na scenie wstydu zewnętrznej. Wstydu i upokorzenia? No choćby tak jako chłopiec, który jest nieporadny fizycznie. No, ja się nauczyłem, ja dzisiaj jestem sprawny fizycznie, ale ja nadrobiłem to po 20 latach. A z drugiej strony być może dzięki temu jestem młodszy. Kiedyś Wojtek Eichelberger, który jest starszy ode mnie o 5 lat, zawsze bardzo sprawny fizycznie. Był takim moim mentorem jak starszy brat. Kiedy około 30 jechałem z torbami tenisowymi, mówię, co robisz? Ja mówię, no codziennie biegam, 3 razy w tygodniu trening karate, codziennie tenis, tam jeszcze to. Mówię, tak mówię, Jacek, czy to jest nie za duże na swoją strukturę? Jeżeli ty w dzieciństwie nie budowałeś tej struktury, to czy ty się nie nadmiernie eksploatujesz? Wszystko wymaga pewnej równowagi i warto mieć ten mentoring moment. Bardzo dziękuję, musimy niestety kończyć. Dziękuję za to, że mogłem się pozwierzać. Mam nadzieję, że nikt nas nie słuchał. Ja niestety z przykrością muszę pana nie utwierdzić w tym przekonaniu, bo wydaje mi się, że jednak ktoś nas słuchał. Dziękuję bardzo. Jacek Santorski był moim gościem. Nieudany. Wieczór Radia Tok FM. Historia muzyki według radia Złote Przeboje. Rok 1996. Na początku roku mogliśmy oglądać kolejny film Marka Koterskiego o perypetiach pewnego życiowego nieudacznika. W scenopisie pisze, że las jest napisany. W scenopisie? Znajdź mi to w scenopisie. Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. Przewróć stronę. Oczom ich ukazał się las krzyży. Nic śmiesznego. Tym razem w rolę Adasia Miałczyńskiego wcielił się Cezary Pazura. Fani muzyki bardzo lekkiej, łatwej i przyjemnej mogli w jednej ze stacji telewizyjnych w każdy niedzielny ranek słuchać programu Disco Polo Live. Startował właśnie w lutym 1996 roku. Natomiast we wrześniu przyszedł moment, na który czekali wszyscy polscy fani Króla Popu. Michael Jackson wystąpił na warszawskim Bemowie. Koncert obejrzało 120 tysięcy ludzi, a sam artysta traktowany był jak prawdziwy król. Spotkał się wtedy m.in. z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Rok później znów odwiedził Warszawę, ale ta wizyta miała już mniej oficjalny charakter. Natomiast obiecał wtedy, że wybuduje w stolicy rodzinny park rozrywki. Jednak, jak wiemy, ostatecznie skończyło się na obietnicach. Historię muzyki przygotowują dziennikarze Radia Złote Przeboje. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 8 lipca, minuta po północy. Informacje Tok FM. Filip Kekusz.
Mamy nadzieję na happy end, ale jest możliwy i czarny scenariusz. Tak unijni przywódcy komentują rozmowy z Grecją. W niedzielę kolejny szczyt państw Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska wie, jak pomóc frankowiczom, ma przedstawić w Sejmie nowy projekt. Na razie jednak premier konkretów nie ujawnia. Przedstawiciele władz Afganistanu i talibów zasiedli do oficjalnych rozmów. To pierwszy taki przypadek w historii. Mamy nadzieję, że to będzie ostatnie spotkanie i happy end, tak mówi premier Włoch Matteo Renzi. Jest możliwy czarny scenariusz, to z kolei słowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. To opinie przed niedzielnym szczytem Unii Europejskiej w sprawie Grecji. Tusk zwołał spotkanie po tym, jak wieczorne rozmowy liderów Eurolandu dotyczące międzynarodowej pomocy dla Aten nie przyniosły rezultatów. Przywódcy oczekują, że do niedzieli rząd Aleksisa Tsiprasa przedstawi wierzycielom szczegółowy plan reform, które mają pomóc Grecji w wyjściu z kryzysu. A na razie odetchnąć mogą greckie banki. Szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi zapewnił, że instytucja zrobi co niezbędne, żeby zapewnić im płynność finansową do końca tygodnia. Słuchasz informacji TOK FM. Platforma Obywatelska przygotowała propozycję dla frankowiczów, zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Posłanka Krystyna Skowrońska ma przedstawić projekt ustawy jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu. Sama Kopacz nie zdradza szczegółów, ale zapewnia, że są to realne propozycje dla zadłużonych. Bardzo rozsądne rozwiązanie i takie wreszcie wymierne. Nie obietnice i nie opowiadanie legend, że nagle będziemy przewalutowywać i wszystkim damy wszystko to, co oczekują, ale na pewno w tym projekcie ustawy zawarte jest pełne zrozumienie dla tych, którzy dzisiaj są w trudnej sytuacji. Kopacz zapowiada też, że jej partia chce we wrześniu przedstawić kolejne rozwiązania, m.in. dla osób, które pracują na tzw. umowach śmieciowych. Prawo i Sprawiedliwość proponuje z kolei likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniędzmi na opiekę zdrowotną mieliby zarządzać wojewodowie. Ten pomysł sceptycznie ocenili goście programu EKG w Radiu TOK FM. Według ekonomisty doktora Marka Roskruta sama likwidacja NFZ nie wystarczy, by ratować sytuację służby zdrowia. Tego typu rozwiązania czysto instytucjonalne nie rozwiązują problemu, za tym musi pójść cały proces i system bodźców odpowiedni. Podobnie propozycje PiS-u w rozmowie z Maciejem Głogowskim ocenił Maciej Michalski. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. A konkretnie? Zmieniamy tylko i wyłącznie system, czyli NFZ zamienimy na wojewodów, a generalnie mimo wszystko i tak czapka będzie ta sama, będzie to wszystko publiczne. Ja jestem zwolennikiem prywatnej służby zdrowia. A jak ktoś kogoś nie stać? Da się zrobić, żeby było stać. Na opiekę zdrowotną partia chciałaby przeznaczyć w przyszłości 6% PKB. Chce też, by dostęp do opieki zdrowotnej mieli wszyscy Polacy, nawet nieubezpieczeni. Podróżowanie z kraju do kraju w Unii Europejskiej byłoby łatwiejsze, gdyby powstała formuła jednego biletu na różne środki transportu. Takiego ułatwienia domagają się eurodeputowani w rezolucji przegłosowanej w Strasburgu olbrzymią większością głosów. Europosłowie proponują jeden bilet na podróż w Unii Europejskiej, również transgraniczną, przy wykorzystaniu różnych środków transportu, drogowego, kolejowego, lotniczego czy wodnego. Ma to zachęcić Europejczyków do korzystania z transportu zbiorowego i ułatwić mobilność. Parlament Europejski daje Komisji Europejskiej 2 lata na przygotowanie karty pasażera obejmującej wszystkie środki transportu. Ludowy Bank Chin zapowiada, że będzie pompował pieniądze w państwowe instytucje finansowe, żeby ustabilizować sytuację na giełdzie, która kolejny dzień odnotowuje duże spadki. Kryzys trwa od 12 czerwca. Dwa największe rynki w Szanghaju i Shenzhen straciły w tym czasie na wartości ponad 3 biliony dolarów. Władze stoją przed bardzo poważnym wyzwaniem, tym bardziej, że jak podkreśla politolog profesor Bogdan Góralczyk, dotychczasowe interwencje nie przyniosły rezultatów. Wydaje się, że dopuszczono zbyt dużo na giełdy inwestorów indywidualnych i małych, a więc nie tych kontrolowanych przez państwo. I zaczyna się po prostu sekowanie. Sprawa jest poważna. Jeśli nie uda się szybko powstrzymać spadków, cały świat może mieć poważne problemy, bo Chiny to druga gospodarka świata. Władze Afganistanu chcą porozumieć się z talibami. Po raz pierwszy prowadzą oficjalne i bezpośrednie rozmowy, które mają doprowadzić do pełnowymiarowych negocjacji. Przedstawiciele obu stron obradują w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Wcześniej prowadzone były rozmowy nieformalne, m.in. w Katarze i Grecji. Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani stawia sobie za cel pokojowe rozwiązanie konfliktu, który od lat toczy się w kraju. Wcześniejsze próby dialogu nie powiodły się przede wszystkim dlatego, że obie strony sobie nie ufały. Agnieszka Radwańska awansowała do półfinału Wimbledonu. Polka znalazła się w nim po tym, jak pokonała w zaciętym meczu 7-6, 3-6, 6-3 Amerykankę Madison Keys. Kamil Gapiński. Dla Radwańskiej było to czwarte zwycięstwo w czwartym meczu z Keys. Trzeba jednak przyznać, że Agnieszka musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, żeby pokonać 20-letnią, bardzo silną Amerykankę. Krakowianka znalazła się w półfinale Wimbledonu po raz trzeci w karierze. Trafił w nim na Garbinie Muguruse. 23-letnia Hiszpanka rozgrywa w Londynie turniej życia. Awansowała do czwórki najlepszych tenisistek Wielkiego Szlema po raz pierwszy w karierze. W drugim półfinale zagrają absolutna faworytka turnieju Serena Williams i Maria Sharapova. Kamil Gapiński, TOK FM. Thank you.
Pogoda. W ciągu dnia burze możliwe lokalnie w centrum, na wschodzie i na południu. Burzą towarzyszyć może nawet grad. Upał odpuści na wybrzeżu, tam 21 do 26 stopni. W centrum 28 stopni, a bardzo gorąco wciąż na krańcach południowo-wschodnich do 35 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Witam, Jacek Żakowski. To jest wtorkowy poranek w TOK FM. Cały tydzień roboty przed państwem, a przed innymi cały tydzień leniuchowania. Nie wiadomo, co bardziej jest męczące, zwłaszcza, że pogoda się zmienia. Będzie deszcz. A jak wiadomo, w czasie deszczu dzieci się nudzą, co ma duże znaczenie